za słowo. Poranny gość Radia RDN Nowy Sącz. A po godzinie ósmej w studio naszego radia witam gościa, Wojciech Włodarczyk, przewodniczący struktur Wojewódzkich a także członek prezydium Rady Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Okazja do spotkania, okazja do rozmowy jest, ponieważ Związek świętuje w tym roku 40-lecie istnienia, przypomnę tylko, został założony dokładnie 12 maja 1981 roku. Tak, e, dokładnie 40 lat e, minęło 12 maja w tym roku, i oczywiście cały rok e, obchodzimy właśnie tą rocznicę, ten jubileusz. Próbujemy świętować. Tu przy tej okazji pragnę podziękować Radiu RDN, że mogę wystąpić na tej antenie i w ogóle nawet wszystkie, większość mediów takich właśnie o tych narodowych poglądach, tak jak Telewizja Państwowa czy Telewizja Trwam, no tutaj jest, dzisiaj w tym roku właśnie istniejemy. Dziękujemy mediom za to, że jest to podkreślane. Natomiast Solidarność rolników indywidualnych. Jak pomyślę, co było 40 lat temu, co jest dzisiaj, ile jest do zrobienia, ile zrobiono, to naprawdę jeszcze jest wiele do zrobienia, ale Dlaczego tak hucznie świętujemy i to podkreślamy, bo przy wszystkich tych nagrodach, które się pojawiają, podkreślanie solidarności rolników indywidualnych, roli solidarności rolników indywidualnych tego związku to jest idea narodowa, tak jak kiedyś na sztandarach Kościuszkowscy mieli napisane, napisane żywią i bronią. To jest podstawa żywią, to żywimy naród, bronią bronią narodu. To jest naszym fundamentem i tutaj. Ta idea nam przyświeca, nie łamiemy tych zasad, tylko cały czas trwamy właśnie przy tych wartościach. Mhm. Właśnie co zmieniło się? Bo to jest 40 lat kawał czasu, ale też zupełnie inne, zupełnie inne realia. Właśnie maj 1981 roku. Rejestracja inne okoliczności, inny system polityczny, wszystko inne. Jak zmieniały się role też i, i, i zadania Związku Zawodowego Solidarność? Jakby Pan porównał, co było wtedy, a jak to wygląda teraz, jaka jest rola teraz? Wtedy były czasy komunistyczne. Wiemy, jak ciężko było zarejestrować ten związek. Tworzono wiele takich jakby związków rolniczych w różnych rejonach, w Ustrzykach, tutaj w Poznaniu, Bydgoszczy. Tutaj rolnicy przede wszystkim marzyli o zrzeszeniu się i zbudowaniu jedności. Oczywiście tutaj odegrał bardzo wielką rolę Kościół Prymas Tysiąclecia, gdzie zrzeszyliśmy się w jeden związek, niezależny, samorządny, związek zawodowy Solidarność Rolników Indywidualnych powstała potężna organizacja i to tworzyło pewną siłę, gdzie e, doprowadziło to do przemian, do tego, co dzisiaj mamy, demokrację. Ale dzisiaj, e, no to mamy też e, to wielkie niebezpieczeństwo, mamy wolność, swobodę, ale po prostu niektórzy e, wpadają w pewne zagubienie, odchodzą od ideałów, e, od tradycji, od wartości. E, no, e, nie możemy doprowadzić do demoralizacji, i dzisiaj staramy się przede wszystkim nad tym skupić jedno, to jest ważne, jesteśmy rolnikami i chodzi nam o zdrową produkcję żywności, żeby w zdrowy sposób żywić polski naród. To jest przede wszystkim walka priorytetowa. Następnie to, żeby nie dobić tego ducha, który jeszcze się tli, który trwa naprawdę w rolnikach, ale młodego rolnika jest ciężko zachęcić. Tutaj musi być poprawa ekonomiczna. Bilans finansowy musi być dodatni. Nie może być tak, że my dopłacamy albo dalej no, pracujemy ponad nasze siły, żeby można było produkować. Zdrowa żywność to przede wszystkim gospodarstwa rodzinne, te małe gospodarstwa rozdrobnione. Kiedy to są już takie duże korporacje, duże zakłady produkcyjne, no to tu się odchodzi od wartości. Tutaj jest Ilość, jakość, pieniądz, bierze górę, a te właśnie ideały przegrywają. Mhm. To jest naszym celem, aby wytrwać i wywalczyć, żeby ta sytuacja poprawiła się. Tu często słyszymy na przykładzie sadowników, bo też w regionie sądeckim, prawda Łącko i nie tylko sadownicy, też często słyszymy właśnie, że koszty produkcji są niższe niż potem. Pieniądze uzyskiwane ze sprzedaży owoców, na przykład, ale z tego, co Pan mówi, wynika, że to jest szerszy, szerszy, szerszy problem dotykający rolników w Małopolsce, w regionie sądeckim, niemianowskim. Oczywiście mamy... nie, nie tylko sadowników to tak, dotyka. Tak. tak, nie tylko sadowników. To dotyka e, każdego producenta rolnego. Wiemy, z czego to wynika. My mamy tego pełną świadomość. E, wprowadzono e, dopłaty e, do rolnictwa. E, społeczeństwo odbiera, że ten rolnik dostaje te dopłaty, że to tak lekko jest. Oczywiście są ludzie, którzy się wiozą, nie prowadzą produkcji. E, próbują zdobyć grunty, żeby tylko z tych dopłat żyć. Wykaszają e, i, i ci się wiozą. To jest wielkie niesprawiedliwość w stosunku do tych, co produkują. Tutaj te dopłaty spowodowały, że ta żywność jest tańsza w porównaniu do kosztów produkcji, bo to wyrównuje. Ja często podkreślałem, że sprawiedliwość by była wtedy, gdyby naprawdę tych dopłat nie było cena rynkowa żywności by zupełnie była wyższa, każdy by cenił. Ceniłby to, ten produkt i wtedy byśmy się jakoś bilansowali, dawalibyśmy radę. Rynek by regulował te ceny. A tutaj, no to, to jest jakby taka sterowana gospodarka. Mówi się, że rynek no, kreuje ceny i trzeba no, utrzymać się i pogodzić się z ceną rynkową. Kiedy przy takich dopłatach sterowano. No, to nie jesteśmy w stanie, i to dotyczy już szerszej perspektywy, szerszego gremium, czy przynajmniej samej Europy. Ale jak widzimy, już w świecie te dopłaty są. Tam, gdzie tych dopłat nie ma, no to jest bieda, ubóstwo i, i nie ma szans, no bo tam, gdzie jest nadprodukcja żywności, no zalewają ten rynek i lokalni producenci całkowicie padają i nie są w stanie się utrzymać. I tu jest ta właśnie taka niesprawiedliwość i niezrozumienie. Dzisiaj bez dopłat byśmy nie przeżyli, to nie ma najmniejszych szans, żebyśmy potrafili się zrównać z innymi cenami. Podniesiemy cenę w Polsce, no to musielibyśmy zamknąć granice zupełnie. Jeżeli chcemy żyć w globalnym świecie, te granice muszą być otwarte, musimy funkcjonować i musimy. Musimy się pogodzić z tym, co jest. Chyba, żeby zmieniono to globalnie, te pewne zasady, wtedy naprawdę w sprawiedliwy sposób, taki uczciwy, ta ocena by była dla każdego widoczna i realna do zrozumienia. Mówił Pan sporo o wyzwaniach czekających rolników, choć mamy czasy Unii Europejskiej, prawda? Teoretycznie wydawać by się mogło, że może jest to łatwiej niż kiedyś, jeszcze jak. Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność był rejestrowany, ale też chciałem nawiązać te wyzwania, te problemy, ale też klęski żywiołowe całkiem niedawno, choćby też w regionie libanowskim. Gradobicia, które tam poniszczyły też zbiory, prawda, właśnie dotknęły region Limanowski. Już nie wspominam o, o tych zniszczeniach w Librantowej, gdzie, gdzie domostwa, budynki gospodarcze, pozrywane dachy. Jak sobie rolnicy mogą radzić w tych czasach, kiedy takie klęski żywiołowe no, pojawiają się coraz częściej? No bardzo ważny temat pan poruszył, panie redaktorze. To jest taki jakby przykład, gdzie te kataklizmy, no bo to są takie anomalia pogodowe, doprowadzają czasami do bankructwa rolnika. On się musi odbyć, jak, odbić. Jak on ma przeżyć? A tutaj jakby zabezpieczenia ubezpieczeniowe albo są tak wysokie, że rolnik nie jest w stanie się ubezpieczyć, żeby w ogóle zbilansować to gospodarstwo. Jak nie, to w terenie. Zagrożonych, tam gdzie te gradobice bardzo często e, jakby się pojawiają, firmy ubezpieczeniowe w ogóle odmówią ubezpieczenia. I co ten rolnik ma zrobić? Firma mówi, że im się nie opłaca za duże ryzyko, no i, i nie ubezpieczą. No to zobaczmy, w jakim kierunku my idziemy. Dlatego tutaj no, w tej chwili żyjemy wielką nadzieją, że powstanie ten fundusz ubezpieczeniowy, który już jest w takim finalizowaniu. Jeżeli będzie bezpieczeństwo państwa tutaj pilnowało tego, w jaki sposób rolnik będzie zabezpieczony, ubezpieczony, to wtedy Będą te ceny dostosowane, ubezpieczeniowe, do możliwości rolnika, że on może się ubezpieczyć. I wtedy tutaj no, jest jakby szansa na zabezpieczenie, że rolnik potrafi wytrwać. Kiedy doprowadzi się do bakructwa, jak się dobije takiego producenta, no to się już zabije tego ducha w nim i ten potencjał chęci prowadzenia produkcji, no bo produkował, Budował coś przez lata, a nagle poszło to w ciągu paru godzin całkowicie do, do, do upadłości, tak. mhm. Na pewno to są trudne sytuacje. Jeszcze chciałem wrócić do tych obchodów 40-lecia, niezależnego samorządnego związku zawodowego rolników indywidualnych Solidarność też sporo działo się w weekend w związku z tym między innymi też piękna uroczystość. Prezydenta Andrzeja Dudy, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski został oznaczony ksiądz Józef Babicz, emerytowany proboszcz parafii w Marcinkowicach, za zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za działalność na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa, za aktywność społeczną i związkową, ale również pan został oznaczony takim krzyżem. No, to wielki zaszczyt, po prostu byłem mile zaskoczony, kiedy się dowiedziałem, e, telefon dostałem w środę, że na piątek e, no, jestem zaproszony do kancelarii prezydenta. Oczywiście poproszono mnie, żeby powiadomić księdza Babicza, duszpasterza rolników. Ksiądz prowad naprawdę wiele daje siebie, umacnia. Jako, jako duszpasterz rolników, nas podnosi na duchu, ale też jego pasja prowadzi pasiekę pszczelarską, produkuje zdrowy miód. To naprawdę jest wielki potencjał. Tutaj ta sfera duchowa, to jego przygotowanie ewangeliczne, żeby do nas dotrzeć, a tutaj takie odreagowanie przy takiej produkcji pszczelego miodu, zdrowego miodu, co podkreśla, to, jest, to są wielkie wartości. Ja od samego początku, bo ja teraz z początku działałem, od samego początku w latach 80. w Solidarności Robotniczej, gdyż byłem pracownikiem, następnie bardzo mocno zaangażowany się w solidarności rolników indywidualnych my nie zmieniamy pewnych zasad nie łamiemy jak od początku dla nas wartości wiara, tradycja, miłość do ojczyzny, patriotyzm to jest cecha podkreślana na samym początku tak jak dzisiaj domagamy się, żeby na... Budynku prezesa Rady Ministrów, jak z czasów przedwojennych, napis był Bóg, honor, ojczyzna. Komuniści usunęli Boga, zostawili honor, ojczyzna, tak? Nam brakuje jeszcze tam Boga. Dzisiaj ten zwariowany, globalny świat, widzimy do czego zmierza ten liberalizm, żeby zabić ducha, przede wszystkim te wartości, wiarę. No, kiedy nastąpi demoralizacja, wiemy jedno, nie przetrwamy. Rozpieszniemy się. Wiara nas łączy, dodaje nam siłę. To są wielkie wartości. Myśmy nie zaprzedali tych ideałów. Często naprawdę wielkim wyrzeczeniem, kosztem czasu rodziny, swoich pieniędzy, za które tutaj nie mamy zwrotu, ale jednoczymy się, jedziemy, uczestniczymy, upominamy się i to zostało podkreślane. Dlatego no, jestem pod wrażeniem, jak pięknie wice Prezes IPN, pan Szpytma, podkreślił, pan doktor, podkreślił właśnie wtedy, kiedy żeśmy odbierali jako laureaci nagrodę księdza, biskupa Andrzejewskiego. No to to, to tutaj było no coś pięknego. Jesteście potrzebni dzisiaj. Tak jak ojciec święty Jan Paweł II podkreślał. Non-stop macie trwać. I my staramy się non-stop trwać. I oczywiście u prezydenta, też pan prezydent podkreślił to bardzo wysoko, te wartości, mówi, że jesteśmy potrzebni. Dlatego stworzył też radę przy prezydencie, kiedy to duże lobby, wywieranie presji na programy rolne, które tam gdzieś coś się nie pojawia w parlamencie, to jest również tutaj wzmacniająca presja prezydenta żeby tutaj z jakimiś tematami się przebić. Oczywiście jesteśmy, też mamy swojego delegata ze związku właśnie w tej Radzie u pana prezydenta, żeby wnosił te nasze postulaty, żeby one zostały zapisane. Wojciech Wodarczych, przewodniczący struktur wojewódzkich, a także członek Prezydium Rady Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność, był naszym gościem. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Dziękuję serdecznie. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz.